że tam były przypadki takie, że pani prezes, na przykład jadąc na delegację do Warszawy, jechała taksówką ze Świnoujścia. Lubi Nie, wygodę. taksówką, ale wie pan, to jest błędne rozumowanie. Ja w ostatnim okresie 2 razy chyba jechałem samochodem. Powiem szczerze, dojechałem do tej Warszawy po wielu godzinach, potwornie zmęczony. Przecież wsiada się do pociągu, tego sypialnego, o 21 bodajże odjeżdża i rano o 7 jestem w Warszawie, wyspany, no w miarę wyspany, bo trudno w pociągu No, ale nawet bardziej spać, wypoczęty jak jadąc samochodem. ale w miarę wypoczęty. A jeszcze lepiej o 5 rano wsiąść do ekspresu, po 5 godzinach jest się w Warszawie. No, jadąc taksówką do Warszawy, no to są koszty i zmęczenie potworne. No i potem jeszcze nocleg w jakimś hotelu za jakąś, no, astronomiczną kwotę, podał prezes, ja nie pamiętam w tej chwili, no, ale to są takie przykłady, no, takiego, no, myślę, nie do końca gospodarskiego Rządzenia tą wydatkowania firmą. środków. No, kwota 170 tysięcy wydana dla firmy, która nie ma żadnych sukcesów na niwie promocji, bo to na to rzekomo zostało wydane i za to zostało zapłacone w przededniu wyborów, no może nasuwać podejrzenia, że były to pieniądze może nie wydane na ten cel, któremu miały służyć. Zresztą, no, jak to czytałem w gazetach, no było to bardzo szybko i sprawnie załatwione. Wyjątkowo szybko te pieniądze wypłacone, no bo termin wyborów był Tak. bardzo ściśle określony. A jeszcze zważywszy na to, że zaangażowanie władz terminalu po stronie jednego ugrupowania, czyli Platformy, no może świadczy również o tym fakt, na przykład taki, o czym się nie mówi, że na budynku terminalu wisiały dwa ogromne banery. Dwóch posłów, pani poseł Kochan i pana posła Nitrasa, kandydatów do Europarlamentu.